Witam wszystkich serdecznie. Wdowce po oblocie. Każdy ma przystawkę. Coś tam sobie podgryzają. O, ten to jest zawsze złodziej. Wszystkim kradnie to, co najlepsze. A potem dopiero do siebie przylatuje. No ten mi nie robi byk. W tamtym roku 10 konkursów. Nie robi. Jest bez formy, będzie wycofany całkowicie. Nie ma go co znęcać się nad nim. Koledzy, no jesteśmy po 5. locie. Pierwszy okręgowy. Wielu hodowców. Znakomite wyniki. Tutaj najlepszy wynik wykręcił Jacek Gorszulik, który ma koeficjent w kategorii A do GMP 45. No to jest wynik, który go stawia tutaj w czołówce Polski, albo może nawet na pudle. No jeszcze są loty, prawda? I tam jeszcze niektóre oddziały mają po 2 loty, niektóre po 1. W związku z tym jeszcze tam się troszeczkę może to zmienić, ale niemniej jednak wynik 45 to jest już niesamowita klasa. Drugim niesamowitym wynikiem było spośród 18 tysięcy gołębi kolega Marcel z Gorzyc zrobił pierwsze 3 konkursy. No to u nas, ja nie pamiętam, żeby ktoś zrobił 3 pierwsze w okręgu konkursy. W jednej sekundzie tam ma 2 odbite i 2 sekundy później następnego gołębia i to są pierwsze 3 gołębie. No nieprawdopodobny wynik. Także koledzy, zaczynamy wielkie współzawodnictwo. Z naszej strony jest 5 seryjnych. Dupy nie urywa, można powiedzieć. No trudno, będziemy dalej starać się, jak będziemy tylko mogli poprawić się, żeby te wyniki były coraz lepsze, koledzy. No i co my tutaj teraz będziemy karmić, tak? No dobrze. Karmimy czymś takim, tu jest trochę namieszane. Jest to niby energetyczna. Jak widzicie, ostatnio żem się chwalił, że mam szymla, ale już go nie mam po ostatnim locie. A, to może i dobrze, bo nie miałbym sumienia zabijać gołębia. Usuwać, przecież nikomu bym go nie dał. Koledzy, no najgorsze w moim gołębniku, co się stało, to to, że na locie numer 4 nie zrobił konkursu mój faworyt, jeden z faworytów w okręgu odnośnie lotów Allroad, bo to w tej kategorii byśmy musieli patrzeć. No niestety ten gołąb, mój lotnik, który w tamtym roku w okręgu tak był dobry, niestety nie zrobił mi konkursu. Także jest to dla mnie największe rozczarowanie. No ostatnim locie, 5, no już ładnie siadł, znowuż. No, ma 4 konkursy na 5 lotów. No ale to dla niego to jest porażka. No konkursy dobre, robi bardzo dobre. W pierwszych 5% albo i mniej nawet. No niemniej jednak liczyłem na wiele więcej. No trudno. Gołębie uczą pokory. My jesteśmy do tego przygotowani. Także może będą lepsze wiadomości w następnym otwarciu. Wam również życzę. Zresztą chciałbym jeszcze zaznaczyć wielu jeszcze innych moich kolegów,
jak Piotr Wróbel, Kander Arek, no znakomicie tam lecą u siebie na niesamowicie mocnym oddziale, jakim jest oddział Orzesze. Tam jest bardzo dużo hodowców i tam plejada znakomitości. I kolega Wróbel w ubiegłym roku zrobił mistrza po długiej przerwie. Teraz znowuś widać, doszedł do gołębi znakomitych. Życzymy mu wszystkiego dobrego. Tamte wyniki widzę takie są dobre, że w tych kategoriach będę musiał z nim porozmawiać. Tam powinien mieć już dobry wynik, ale to nie jest specjalista od typowo sprintu. Tam się dopiero pokaże na średnim dystansie, na dalekim. No dobrze. Dzięki Wam na razie za uwagę. No, życzę Wam również wszystkiego dobrego. Osiągajcie jak najlepsze rezultaty. Będziemy Wam kibicować. Dziękuję.